Dzień dobry Państwu, dajmy sobie sekundkę. Momencik. Dzień dobry. Witajcie w Płocku. Dzień dobry bardzo serdecznie na briefingu prasowym. Przed spotkaniem z Państwem, które zaraz zaczniemy, obecni są prezydent miasta Płocka, gospodarz, pan Andrzej Nowakowski oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie prezydencie, zwracam się do prezydenta Polska, bardzo proszę. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, pomimo tego, że poniedziałek, że rzeczywiście wczesna pora, jest razem z nami wyjątkowy gość. Rafał Trzaskowski, witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, ta siła jest mu potrzebna, bo on spał dzisiaj może półtorej, może dwie godziny, a jest tu razem z nami, był już dzisiaj w Gąbinie. Człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, ale ja chciałbym dwa zdania powiedzieć. Witamy go w dumnym Płocku, który 100 lat temu obronił się przed komunizmem. Ten komunizm znowu nam zagraża. Znów trzeba się bronić i w Płocku stąd płynie konkretny sygnał. Jest człowiek, który rzeczywiście będzie bronił samorządu, będzie bronił demokracji, będzie bronił Polski. To Rafał Trzaskowski. Każdy dzień już teraz tylko mocniej, każdy dzień już tylko bliżej normalnej, demokratycznej, wolnej, suwerennej, samorządnej Polski. Tego gwarantem jest właśnie Rafał Trzaskowski. Witam cię bardzo serdecznie w Płocku. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za to powitanie w Płocku. Przede wszystkim panu prezydentowi za zaproszenie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. Miałem być trochę wcześniej, ale wiecie, co się stało. Trzeba było wracać do Warszawy w związku z zagrożeniem powodziowym, ale jak obiecałem, że będę, to jestem. I bardzo się cieszę z tego powitania, z tej energii, którą tu widać. Poniedziałek zaczynamy, słuchajcie, ostatnie dwa tygodnie kampanii. Więc do boju! Do boju! Szanowni Państwo, jeszcze nie mamy oficjalnych wyników, ale jedno jest pewne, dokładnie to samo, co mówiłem wczoraj, a mianowicie olbrzymia większość Polek i Polaków chce zmiany. Jeżeli, szanowni Państwo, popatrzymy na większość regionów, to oczywiście, gdyby zsumować wyniki kandydatów opozycyjnych, wygrywamy w większości regionów. I co jest najważniejsze? Wiadomo było od samego początku, że będzie bardzo blisko. Niektórzy jeszcze kilka tygodni temu nie dawali nam szans. Natomiast dzisiaj widać, że jest olbrzymia szansa wygrać te wybory. Jestem przekonany, że wygramy te wybory. Przede wszystkim, słuchajcie, jedno daje nam największą nadzieję, a mianowicie słyszymy, jak pan prezydent Andrzej Duda ciągle opowiada o przeszłości. Ja słyszałem z jego ust dzisiaj znowu 8 lat. Już myślałem, że naprawdę tego nigdy nie usłyszę, a jednak. A my chcemy mówić o przeszłości. Drodzy Państwo, to co najważniejsze, to to, że musimy mieć prawdziwą debatę. Ja mówiłem wczoraj, że czekam na pana prezydenta w Płocku. Jest mikrofon. Czekać będę w każdym kolejnym mieście, dlatego że dzisiaj musimy porozmawiać o prawdziwych problemach. Musimy porozmawiać o tym, co nas najbardziej interesuje i co nas najbardziej boli. A oczywiście boli nas totalny monopol tej władzy, która upolityczniła wszystkie instytucje, która upolityczniła instytucje kontrolne, także dzisiaj bardzo jest trudno tę władzę rozliczać. Widzimy, co się dzieje w telewizji publicznej, widzimy, co się dzieje nawet przy organizacji wyborów za granicą. Widzicie, ile problemów. Tak jakby dzisiejsza władza
nie chciała usłyszeć głosu Polonii. I z tym wszystkim musimy skończyć, dlatego że muszą być równe reguły gry. A do tego, żeby były równe reguły gry, musimy mieć swojego prezydenta. Ja wielokrotnie, szanowni państwo, przez te ostatnie tygodnie mówiłem o jednym, że dzisiaj przed nami bardzo trudne decyzje. Potrzebne są racjonalne decyzje, jak wychodzić z COVID-u, z epidemii, ale przede wszystkim jak poradzić sobie z jednym z największych kryzysów gospodarczych, który przed nami. I niestety, jeżeli patrzymy, jakie ostatnio ta władza podejmowała decyzje, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące epidemii, no to trudno optymizm, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy. I dlatego konieczny jest silny, niezależny od partii prezydent, który będzie patrzył władzy na ręce, który będzie proponował jasne rozwiązania. Bo inaczej ta władza poprowadzi nas nie tylko w złym kierunku, ale poprowadzi nas do Polski, która nie będzie mogła przez lata wyjść z kryzysu gospodarczego. I dlatego dzisiaj potrzebna jest równowaga, a nie monopol jednej władzy. Szanowni państwo, ja przez najbliższe dni będę mówił o dwóch najważniejszych rzeczach, a mianowicie przede wszystkim o kwestiach związanych właśnie z gospodarką, z wychodzeniem z kryzysu, ale również będę twardo mówił o uczciwości, dlatego że tę władzę trzeba rozliczyć z tego, co się ostatnio, przez ostatnie lata dzieje w Polsce. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to najważniejsze to to, że szykuje nam się olbrzymi deficyt budżetowy, że szykują nam się same problemy. Podobno 100 miliardów złotych, 100 miliardów deficytu. I dzisiaj widać, że rząd ukrywa przed nami podstawowe fakty. I dlatego dzisiaj musi być ktoś, kto będzie rządowi zadawał trudne pytania, kto będzie podsuwał recepty na zadziałanie w tej trudnej sytuacji, a nie ktoś, kto będzie mówił o 8 latach rządów sprzed 5 lat. Patrzmy w przyszłość! Drodzy państwo, możemy się domyślić, co ta władza planuje, dlatego że oni sobie radzą w momencie, kiedy jest dobra pogoda. W momencie, kiedy jest zła pogoda, widać to było po epidemii, nie radzą sobie zupełnie. Nie potrafią podejmować racjonalnych decyzji. I w związku z tym można się niestety spodziewać podwyższania podatków, nowych podatków. Można się spodziewać tego, co najgorsze, czyli że ten rząd nie będzie bronił miejsc pracy. Już się mówi o masowych zwolnieniach. I dlatego musi być ktoś, kto będzie gwarantował kontrolę. I kto tak jak ja powie, nie ma zgody na podwyższenie podatków, nie ma zgody na nowe podatki, nie ma zgody na masowe zwolnienia. Najgorsze, co może być, to władza i prezydent, bo przecież pan prezydent to prezydent tylko i wyłącznie jednej partii, PiS-u. Najgorsze, co może być, to ten sam rząd, ten sam prezydent z jednej partii, którzy tylko i wyłącznie szukają jednej osoby, słuchają jednej osoby w trudnych czasach. Nie ma gorszego scenariusza dla Polski, dlatego że wtedy na pewno decyzje, które będą podejmowane, nie będą decyzjami racjonalnymi, nie będą decyzjami podejmowanymi dla obywatela, bo ten rząd i prezydent niestety przyzwyczaili nas do jednego, że myślą, że to ludzie są dla władzy, a to władza powinna być dla obywateli. Szanowni państwo, PiS i pan prezydent obiecywali nam silne państwo. Obiecywali nam uczciwe państwo. I co się okazało? Okazało się, że państwo w wykonaniu PiS i pana prezydenta z PiS jest niestety dramatycznie słabe. Co pokazuje los bardzo wielu ludzi, którzy zostali pozostawieni sami sobie w momencie kryzysu.
ale również widzicie państwo, co się dzieje, jeżeli chodzi o uczciwość. To ma być uczciwe państwo, gdzie dowiadujemy się co chwilę o nowych aferach, gdzie nikt nie rozlicza ludzi władzy, którzy postawili tylko na to, żeby się wzbogacić, żeby się uwłaszczyć na państwie. Codziennie słyszymy o nowych faktach. I co? I nic. Dlatego, że ten rząd postanowił upolitycznić prokuraturę i wszystkie instytucje kontrolne. Dlatego ja jasno zapowiadam powołanie komisji wyrównania krzywd dla tych wszystkich, którzy zostali bezpodstawnie oskarżeni, wyrzuceni z pracy, którzy są dzisiaj straszeni, piętnowani. I chcę powiedzieć jeszcze jedno, że w tej komisji będzie instytucja świadka prezydenckiego dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść i opowiedzieć o tym, co PiS wyprawia, o wszystkich aferach, o uwłaszczeniu się, że właśnie tam osoba taka zostanie wysłuchana i po prostu rozliczymy PiS z tego, co obiecywał. Rozliczymy pana prezydenta, bo naprawdę państwo musi być silne i naprawdę państwo musi być uczciwe, a nie tak jak teraz. To jest dzisiaj, szanowni państwo, najważniejsze, żeby z jednej strony rozliczyć tę władzę ze wszystkich obietnic, ale również proponować rozwiązania. Takie rozwiązania, które będą umacniać samorząd, które będą stawiać na inwestycje tu i teraz. Takie rozwiązania, które będą chronić polskie miejsca pracy, które będą chronić polskie firmy. Takie rozwiązania, które będą wspierać przedsiębiorczość, które nie pozwolą na podwyższenie podatków, które będą skierowane do tych wszystkich, którzy dzisiaj potrzebują pomocy. I niestety władza, która ma monopol, władza, która sobie nie radzi z kryzysem, sama tego nie zrobi. Musi być ktoś, kto będzie tę władzę kontrolował. Musi być równowaga. Musi być patrzenie w przyszłość. Nie możemy sobie pozwolić na tematy zastępcze. Dlatego proponuję debatę. Dzisiaj ten mikrofon jest pusty. Miejsce przy tym mikrofonie jest puste. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł zadać panu prezydentowi pytania. Bo zobaczcie, gdzie był pan prezydent Andrzej Duda w momencie, kiedy atakowano nauczycieli? Gdzie był pan prezydent, kiedy atakowano rezydentów? Gdzie był pan prezydent w momencie, kiedy olbrzymie rzesze Polaków czuły się zapomniane? Nie było pana prezydenta, nie było jego głosu, dlatego że pan prezydent tylko i wyłącznie wspiera jedną opcję polityczną i milczy wtedy, kiedy powinien zabrać głos. I na to nie ma zgody. Ale dziś, szanowni państwo, potrzebne nam jest jedno. Potrzebna jest nam energia i mobilizacja. Dlatego, że pamiętajcie o jednym. Gdyby nie nasz sprzeciw, gdyby nie twarda postawa opozycji, senatu, samorządowców, którzy pokazali prawdziwy kręgosłup, to już dawno odbyłyby się wybory 10 maja. Ta władza miałaby totalny monopol. Natomiast dziś jest olbrzymia szansa na to, żeby wygrać wybory. Zobaczcie, jak jest blisko. Zobaczcie, że większość Polek i Polaków chce zmiany. Nie oczekiwaliśmy tego jeszcze parę tygodni temu. Bardzo wiele osób mówiło, nie mamy szans, dlatego że w epidemii wszyscy będą wspierać rządzących. Ale dzisiaj widzimy, jak sobie rząd źle radzi z epidemią, źle radzi z gospodarką. I to jest jedyny czas, kiedy możemy wygrać i kiedy wygramy. I kieruję swoje słowa do wszystkich tych, którzy chcą zmiany. Jeżeli tej zmiany nie będzie, będziemy mieli kolejne kilka lat monopolu. Władzy, która nie ma pomysłu na przyszłość. Władzy, która nie jest uczciwa. Władzy, której nie da się w pełni rozliczyć, dlatego że atakuje niezależne instytucje. Władzy, która chce likwidować samorząd. Władzy, która jest przekonana o tym, że są równiejsi i równi. Władzy, która ciągle mówi o 8 latach poprzednich rządów, zamiast mówić o tym, co nam zaoferuje dla przyszłości. Władzy, z której prezydent jest w 100% osobą
podporządkowaną jednej partii, która nie chce zabierać głosu w trudnych sytuacjach, która nie chce bronić ludzi, która nie ma odwagi, żeby stanąć przy wszystkich tych, którzy są atakowani i którzy są spychani na margines społeczeństwa. I dlatego wygramy te wybory, bo większość z nas chce zmiany. Przed nami 12 dni, 12 dni ciężkiej pracy, od rana do wieczora, ale nie tylko mojej pracy, tylko również waszej pracy. I o to chciałem was poprosić, o to, żebyście przez cały czas przekonywali innych, mobilizowali, żebyście wierzyli w to, że jest nas więcej, bo jest nas więcej, bo ludzi dobrej woli w Polsce jest więcej. I dlatego jestem absolutnie przekonany, że wygramy te wybory. Panie prezydencie, panowie prezydenci, bardzo dziękuję. Czy możemy zadać ze 2-3 pytania? Proszę. Bardzo proszę. Po kolei. Pan Mateusz Białkowski, Polsat. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy rozmawiał pan już z Szymonem Hołownią i jak przekonał pan do tego, żeby ten elektorat, który wydaje się być kluczowy, pana poparł? Dzięki. Będę rozmawiał ze wszystkimi kontrkandydatami dzisiaj. I to, co najważniejsze, to program, dlatego że wiem, że Szymonowi Hołowni i wszystkim, którzy dla niego pracowali, ale również wyborcom Szymona Hołowni zależy przede wszystkim, żeby realizować program. Przede wszystkim gwarantuję to, że moja kancelaria, jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, będzie otwarta dla wszystkich. W przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, który jest prezydentem tylko i wyłącznie PiS-u, jednej opcji politycznej. Ja chcę być prezydentem wszystkich tych, którzy chcą zmiany, ale również wszystkich tych, którzy na mnie nie zagłosują. Ja mówię na serio o wspólnocie. I dzisiaj to, co najważniejsze, to przede wszystkim wsłuchanie się we własne postulaty programowe. Szymon Hołownia mówił jasno o rzeczach, które są dla mnie bardzo ważne, czyli na przykład o obronie samorządu. I twardo razem będziemy bronić samorządu. Mówił również o kwestii dotyczącej ochrony środowiska. O tym, że ważne dla niego jest walka z katastrofą klimatyczną. To jest jeden z moich absolutnych priorytetów. Mówił też o tym, że chce się wznieść ponad podziały polityczne. I ja to gwarantuję. Gwarantuję wzniesienie się ponad podziały polityczne. Tak, żebyśmy razem mogli podejmować decyzję o tym, jakiej zmiany dzisiaj Polska potrzebuje. I o tym będę rozmawiał z Szymonem Hołownią, ale o tym będę rozmawiał również ze wszystkimi innymi kontrkandydatami, a mianowicie o tym, jak możemy skonstruować wspólny program, który odbuduje wspólnotę i który będzie się naprawdę odnosił do tego wszystkiego, co dzisiaj jest ważne dla Polek i Polaków. To będzie to moje przesłanie do Szymona Hołowni i z tego, co widzę, dokładnie na tym zależy Hołowni. A mianowicie zależy mu po prostu na tym, żeby wszystkie jego postulaty i tych ludzi, którzy głosowali na niego, wszystkich obywateli, były wysłuchane. I ja to absolutnie gwarantuję. Więcej. Biorę te idee absolutnie jako swoje i będę je realizował. Bardzo dziękuję. Pani redaktor Anna Józefowicz, Radio Z. Chciałabym zapytać, jak pan zamierza przekonywać do siebie wyborców na przykład Krzysztofa Bosaka, Kosiniaka-Kamysza czy Roberta Biedronia? I chciałabym zapytać też o Polskę Wschodnią. Jutro pan się wybiera na wschód. Tam wielkiego poparcia nie ma. Jak do nich dotrzeć? Po pierwsze, ja będę jeździł po całej Polsce, dlatego że trzeba przekonywać wszystkich i będę się starał dotrzeć do tych, którzy przekonani nie są. Przede wszystkim będę na pewno mówił o polskiej wsi, dlatego że mamy bardzo konkretne propozycje. I niestety trzeba rozliczyć ten rząd i pana prezydenta z obietnic, dlatego że tych obietnic dla polskiej wsi było mnóstwo, choćby dotyczących wyrównania dopłat z Unii Europejskiej. A kto jak kto, ale akurat ja na tym się znam bardzo dobrze. Kolejna kwestia to jest to, że w momentach trudnych, w momentach kryzysowych rząd nie pomagał na czas. Dzisiaj słyszę, że będzie wypłacał te wszystkie pieniądze, które obiecywał tuż przed wyborami. I fundusz klęskowy to jest to, o czym też będziemy rozmawiali
z wyborcami, którzy do tej pory zawierzali w to, co mówi PiS i w to, co mówi prezydent tej partii. Natomiast, tak jak powiedziałem, dzisiaj to, co najważniejsze, to przede wszystkim wsłuchanie się w tych wszystkich obywateli, którzy chcą zmiany, niezależnie od tego, na kogo głosowali. I są propozycje programowe, nie tylko u Szymona Hołowni, ale również u innych kontrkandydatów, które ja traktuję jak swoje, dlatego że one dokładnie się zgadzają z moim programem. Czy powiedzenie nie każdemu podnoszeniu podatków, czy pomoc przedsiębiorcom, czy właśnie konkretne propozycje dla polskiej wsi, czy walka o to, żeby nikt nie był dzisiaj dyskryminowany, żeby pomagać wszystkim, którzy są słabsi, bo to jest rola prezydenta Rzeczpospolitej, który łączy, który chce odbudować wspólnotę. To są wszystko treści programowe moje, ale również innych kontrkandydatów. I właśnie poprzez to, poprzez zbudowanie wspólnego programu dla wszystkich, którzy chcą zmiany, będę się starał przekonać, że warto oddać głos właśnie na kandydata zmiany, a nie na kandydata partii rządzącej. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Pan Michał Wiśniewski, portal Płock. Dzień dobry, panie prezydencie. Ja słuchałem wczoraj pana wystąpienia po ogłoszeniu wyników exit poll. Pan powiedział, że pan nie zabiera programów 500+, 300+ i tak dalej. I tam mam pytanie, czy licytacja na program socjalny z PiS-em ma naprawdę sens? Tu nie chodzi o żadną licytację. Tu chodzi o to, żeby jasno zamknąć spory przeszłości. Dlatego, że ja przez cały czas słyszę, jak PiS i pan prezydent mówią tym samym głosem o tych kwestiach, które już dawno zostały zadecydowane. Wiele, wiele lat temu i wiele miesięcy temu powiedzieliśmy, że popieramy program 500+, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, że szanujemy 13. emeryturę. Te sprawy są już po prostu zamknięte, w związku z tym nie ma po co do nich wracać. Dzisiaj trzeba mówić o propozycjach na przyszłość. Dzisiaj naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. A dzisiaj rząd wygląda tak, jakby był kompletnie oderwany od rzeczywistości. Pan prezydent, niestety, jednej partii politycznej, PiS-u, wygląda, jakby był oderwany od rzeczywistości. Przez cały czas jest powrót do krytyki tego, co było kiedyś. Do spraw, które dawno zostały rozstrzygnięte. Dzisiaj my wszyscy chcemy jednego. Chcemy uczciwej Polski. Ja bym liczył na to, że pan prezydent w momencie, kiedy słyszy o aferach, że zabierze jasne stanowisko, jeżeli chce reprezentować nas wszystkich. Ja bym liczył na to, że jeżeli ktokolwiek jest atakowany, to że pan prezydent będzie go bronił, a nie zajmował stanowisko jednej partii. I dlatego ja chcę mówić o roli prezydenta, o tym, że monopol jednej władzy jest szkodliwy i o konkretnych propozycjach dotyczących przyszłości, takich jak kwota wolna, takich jak zero zgody na podwyższanie podatków, takich jak wyrównywanie szans dzięki prezydenckiemu programowi stypendiów, takich jak pieniądze dla każdej rodziny na ekoremont, dla każdej rodziny, która chce przeprowadzić remont, wymienić piec węglowy czy zamontować baterie słoneczne. To są konkrety. O tym Polacy chcą dzisiaj słyszeć, a nie o sprawach, które już dawno zostały rozstrzygnięte. Bardzo dziękuję. TVN24, bardzo proszę, jedno pytanie. Dzień dobry, panie prezydencie, Maja Wójcikowska, TVN24. Mam pytanie odnośnie nowych danych PKW, bo te najnowsze mówią o 43% dla Andrzeja Dudy i 30% dla pana. To jest 13% różnicy. To jest ten mniejszy rozjazd niż był jeszcze o poranku, ale to jest nadal 13%. Pan mówi, że jest przekonany o wygranej. Czy to nie jest za wczesny entuzjazm, ten wczoraj, ten dziś? No i jaki jest konkretnie plan na to, żeby teraz to poparcie zdobywać? Mam na myśli chociażby młodych, bo tamten wynik no, nie jest szczególny. No i też, czy wyśle pan konkretne zaproszenie do prezydenta na debatę, bo mówi pan o debacie otwartej. Czy takie zaproszenie ze strony pana sztabu będzie? Ja zapraszam pana prezydenta codziennie do tego, żeby debatować, żeby nie mówić o tym, co było, tylko o tym, co będzie i żeby rozmawiać właśnie o choćby programie dla młodych, żeby rozmawiać o programie dla polskiej wsi, żeby rozmawiać o tym, jak ratować polską gospodarkę przed kryzysem. I dzisiaj symbolicznie ten mikrofon jest pusty, natomiast ja jestem gotów na to, żeby z panem prezydentem debatować każdego dnia, w jakiej pan prezydent wybierze miejscowości i to zaproszenie jest przez cały czas aktualne i będzie aktualne. Ja jasno mówię wczoraj, dzisiaj o tym, że jest olbrzymia szansa wygrać te wybory. Wystarczy przeanalizować wyniki, wystarczy zobaczyć, że absolutna większość Polek i Polaków jest za zmianą. I tutaj rzeczywiście niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o wczoraj i dzisiaj. Jeszcze czekamy na wszystkie wyniki. Tylko ja przypominam, z jakiego momentu startowaliśmy.
jeszcze 2 miesiące temu wszyscy byli przekonani, że absolutnie nie da się wygrać wyborów z prezydentem z PiS-u. Jeszcze 2 miesiące temu wydawało się, że będziemy mieli głosowanie 10 maja, bo przecież ta władza i prezydent Andrzej Duda parli do tego, żeby zorganizować wybory 10 maja tylko po to, żeby sobie zagwarantować monopol i nie dać nam nawet szansy na debatę na równych prawach. I dzisiaj oczywiście widzimy, jak wygląda organizacja wyborów za granicą, że ten rząd po prostu się boi, pan prezydent się boi tego, żeby Polonia się cała mogła wypowiedzieć na temat tego, co się dzieje w Polsce. I gdzie jest głos pana prezydenta? Dlaczego pan prezydent nie naciska na rządzących, żeby lepiej przygotowywali się do wyborów? Żeby te wybory były na pewno przejrzyste i uczciwe. O tym są te wybory i dlatego ja jestem przekonany absolutnie, że te wyniki dają nam wielką szansę na wygraną. Mówiłem to wczoraj, mówię to dzisiaj i będę to powtarzał każdego dnia. Dlatego, że to zależy tylko i wyłącznie od Polek i Polaków. I dzisiaj jedno jest pewne, że partyjny prezydent związany z tą władzą, który nigdy nie powiedział tej władzy jednego gorzkiego słowa, który nigdy nie rozliczył niczego złego, co ta władza powiedziała, który nigdy nie stanął w obronie słabszych, poniżanych czy atakowanych przez tę władzę, który przez te wszystkie ostatnie lata był tylko i wyłącznie prezydentem jednej opcji, że to jest po prostu dla Polski groźne. Dlatego, że przez najbliższe 2, 3 czy 4 lata, jeżeli będziemy mieli monopol władzy, która jest nieprofesjonalna, która chce nas dzielić, która nie ma pomysłu na przyszłość, która chce tylko i wyłącznie rozdrapywać stare rany, to to jest najgorsza możliwa recepta dla Polski. I dlatego, widząc to, co się dzieje w Polsce, jestem przekonany, że wygra kandydat zmiany, a nie kandydat przeszłości i rozpamiętywania tego, co było, kandydat jednej partii, partii rządzącej. Jakaś nowa narracja w drugiej turze. Po pierwsze, będziemy mówili o tych propozycjach programowych, które nas łączą, które łączą wszystkich kandydatów zmiany. Po drugie, będziemy jasno dopominali się o pomoc dla wszystkich tych, którzy są słabsi, których PiS i pan prezydent zostawił samym sobie. Po trzecie, będziemy mówili o gospodarce. I w końcu po czwarte, co niesłychanie istotne, będziemy mówili o uczciwości, dlatego że ta władza jest wyjątkowo nieuczciwa i niestety również pogrążona w hipokryzji. Próbuje upolitycznić wszystkie instytucje. I w momencie, kiedy pan prezydent nie jest w stanie rozliczyć choćby jednej afery tej władzy i nie chce tego zrobić, to oczywiście jasno o tym musimy mówić. Bo dzisiaj potrzeba silnego prezydenta, dzisiaj jak nigdy w kryzysie potrzeba silnego państwa i trzeba państwa, które jest uczciwe, a nie państwa, w którym jeden minister wydaje świadectwo uczciwości i moralności drugiemu ministrowi z PiS. Bardzo dziękuję. Przedostatnie pytanie. TVP Info, bardzo proszę. Dzień dobry, panie prezydencie. Chciałam zapytać, dlaczego poranne spotkanie w Bodzanowie zostało odwołane? Pytam dlatego, bo mieszkańcy czekali na pana. Dziękuję. Ja się będę pojawiał wszędzie tam, gdzie się umawiam na spotkania, ale to, co najważniejsze, to przede wszystkim przygotowanie jasnego przekazu zmiany dla wszystkich kandydatów. I dzisiaj się na tym skupiamy. Ja objechałem całą Polskę. Od rana do wieczora jeżdżę po Polsce i będę jeździł po Polsce. Natomiast dziś przychodzi czas, żeby przede wszystkim mówić o konkretnym programie, który łączy wszystkich kandydatów opozycji, wszystkich kandydatów zmiany. I na tym właśnie się dzisiaj skupiamy. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie. Petro News, pan Michał Wiśniewski, tak? Przepraszam. Wiktor Pelczyński, bardzo proszę, przepraszam. Dzień dobry. Mówiliśmy dużo o przyszłości i rozwiązywaniu problemów, więc chciałem się zapytać o teraźniejszość i rozwiązywanie problemów pod tytułem Płynące ścieki z Warszawy nieoczyszczone. Czyli jednak jest to zgłosem bardzo... I właśnie, szanowni państwo, kto jak kto, ale akurat ja i pan prezydent Płocka świetnie pamiętamy te wszystkie manipulacje sprzed ostatnich lat. I właśnie słuchajcie, drodzy państwo, o tym właśnie są te wybory. O tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania. Czyli pytania, które nie mają nic kompletnie wspólnego z rzeczywistością. Bo świetnie pan wie, jak wygląda zrzut burzowy i na czym on polega.
Jak pan nie wie? Jak pan nie wie, to ja radziłbym zadawać pytania ekspertom i tego też wszyscy mają serdecznie dosyć. A mianowicie manipulacji, wymyślania tematów. Pan myśli naprawdę, że się ktoś na to nabierze? Że się pan nabierze na to, że jak jest burza i leci woda do Wisły, to że to powoduje jakiś poważny problem? Mimo, że takich sytuacji mamy setki, o ile nie tysiące. I to jest naprawdę ten problem, o którym my dzisiaj powinniśmy debatować? Tak proszą pana o zadawanie takich pytań? Rządzący chcą zadawać takie pytania? Dzisiaj na tym chcą się koncentrować? I to, szanowni państwo, to jest tak naprawdę pytanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy, który firmuje tę telewizję, która zadaje te pytania. To jest pytanie do pana prezydenta, który miał jasny wybór. Albo dać 2 miliardy złotych na onkologię, albo dać 2 miliardy złotych, żeby zadawane były pytania o dżem, żeby były zadawane pytania o burzę, zamiast żebyśmy się zajęli prawdziwymi problemami. Ale ponieważ sprawa jest poważna, więc ja chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. A mianowicie, przed nami jeden z największych kryzysów gospodarczych w historii. My będziemy mieli naprawdę bardzo poważne problemy. Jeżeli będzie monopol władzy, który się będzie przekładał na monopol telewizji publicznej, która dociera do tak wielu ludzi, przez cały czas prezentując tematy zastępcze, przez cały czas manipulując rzeczywistością, to po prostu jeżeli nie będzie niezależnego prezydenta, to nigdy się państwo nie dowiecie o rzeczach ważnych z telewizji publicznej. Nigdy się nie dowiecie o prawdziwych aferach. Nigdy się nie dowiecie o tym, co rząd chce zrobić i co pan prezydent z PiS chce zrobić, żeby radzić sobie z kryzysem gospodarczym. Nigdy się o tym nie dowiecie, bo przez cały czas będą tematy zastępcze. Przez cały czas jedyne, co będzie w telewizji zwanej publiczną, to będzie atak na samorządowców, którzy radzą sobie od rana do wieczora, mimo że zabierane są im pieniądze, mimo że są przez cały czas atakowani. I na to prezydent nie może pozwolić. I tutaj kieruję swoje słowa do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Naprawdę się pan godzi z tym, żeby o tym była rozmowa w kampanii wyborczej? Naprawdę się pan godzi z tym, żeby wszyscy samorządowcy, którzy dzisiaj byli i są na pierwszej linii walki z epidemią, na pierwszej linii walki z kryzysem gospodarczym, żeby oni byli przez cały czas atakowani tematami zastępczymi? To jest ta debata, którą pan nam proponuje? Tego też mamy dość. Bardzo serdecznie dziękuję.